Dzień dobry! Dziś mam dla Was przepis na jagodziankę doskonałą. Dlaczego? Dlatego, że pokażę Wam, jak ją możecie zrobić na trzy różne sposoby i w zależności od tego, w jaki sposób ją zrobicie, tyle też możecie dodać do środka jagód. A poza tym, jaka jagodzianka jest zawsze najlepsza? Ta zrobiona przez Was w domu, z piekarnika, jeszcze ciepła, aromatyczna. Zapraszam Was na film. Z tych składników, o których Wam za chwilę opowiem szczegółowo, ja przygotowuję między 6 a 8 bułek. Jeśli 6, to są dosyć duże, jeśli 8, to takie średnie. Ale jeśli chcecie, to możecie przygotować nawet 10 malutkich bułeczek. Zaczynam od składników na ciasto drożdżowe. Zaczynam od mąki. Tutaj mam mąkę, której jest 300 gramów i możecie użyć mąki zwykłej, tortowej, tej najbardziej popularnej 450. Ja zawsze drożdżówki, no w sumie jagodzianki robię właśnie na tej mące. Możecie też zrobić z 550, ale wydaje mi się, że na tej są lepsze, bo są bardziej delikatne. Będzie potrzebne jedno całe jajko, 30 gramów masła, najlepiej miękkiego, 1/3 łyżeczki soli, 20 gramów świeżych drożdży i takie Wam bardzo polecam. One są jednak najlepsze. 60 gramów cukru pudru i lepiej, żeby to był cukier puder, bo lepiej się sprawdza w tym cieście. I tutaj mam mleko. Mleko 3,2%, 125 ml. Ono już jest w garnku, dlatego że po prostu za chwilę będę je podgrzewać, bo mleko powinno być ciepłe. Jak dla mnie w takiej jagodziance nie może zabraknąć kruszonki, a kruszonka najlepsza jest, wiadomo, z mąki krupczatki. Mąka krupczatka jest taka troszeczkę ziarnista i dlatego ta kruszonka z niej będzie chrupać. A do przygotowania kruszonki na te bułki będę potrzebowała 45 gramów krupczatki właśnie. Jeśli nie macie krupczatki, może to być zwykła mąka tortowa typ 450. 30 gramów cukru. Cukru koniecznie kryształu, nie drobnego i nie pudru. I 30 gramów masła, najlepiej miękkiego, bo wtedy łatwo Wam się te wszystkie składniki wymiesza. Tu jeszcze do kruszonki polecam Wam dodać szczyptę soli, bo ta szczypta soli podkreśla i wyciąga smak kruszonki. To jest taka jedna z tajemnic dobrej kruszonki, oprócz właśnie krupczatki. No i składnik najważniejszy w jagodziankach, czyli jagody. Jeśli jest sezon na jagody, to oczywiście najlepsze będą takie świeże jagody. Jeśli macie ochotę na jagodzianki, możecie zrobić z jagód mrożonych albo z takich, które zachowaliście w słoiku na zimę, na przykład zasypanych cukrem. Również dobrze sprawdzi się dżem jagodowy. Czy do takich jagód należy coś dodawać? Do dżemu oczywiście nie. Do takich jagód ze słoika, które były już ugotowane, też nie. Należy je tylko porządnie odsączyć. Jagody mrożone należy rozmrozić i w miarę możliwości wysuszyć. A świeże należy umyć porządnie, wyciągnąć listki, gałązki i też bardzo dobrze wysuszyć. I tak naprawdę do świeżych jagód czy do mrożonych nie musicie dodawać już niczego. Ani cukru, ani mąki ziemniaczanej, ani skrobi kukurydzianej, ani kaszy manny. Możecie po prostu dodać same jagody. Jeśli macie ochotę troszeczkę wspomóc to ciasto drożdżowe, bo te jagody puszczą dużo soku, to możecie dodać mąkę ziemniaczaną i możecie dodać również budyń, albo śmietankowy, albo waniliowy, bo one też dodadzą fajnego smaku. Ile? Ja tutaj mam niecałe pół litra jagód, czyli 300 gramów i na tę ilość dodaję 2 łyżeczki budyniu śmietankowego i 2 łyżeczki cukru pudru. To jest taka, powiedzmy, symboliczna ilość tego cukru. Możecie pominąć, jak Wam mówiłam, to już zależy od Was. No i ostatni składnik, który tutaj jest, to jest to jeszcze jedno jajko, które po rozmąceniu będę używała do posmarowania bułki z zewnątrz. Po to też między innymi, oprócz tego, żeby bułka wyglądała ładnie, żeby kruszonka się lepiej trzymała na jej powierzchni.
No skoro będę smarować, to będzie potrzebny pędzelek, duża miska, najlepiej metalowa, w której będzie sobie wyrastać ciasto. Rozczyn będzie wyrastał sobie w garnku metalowym. Blacha do pieczenia z papierem do pieczenia. Jeśli macie termometr cukierniczy, polecam, skorzystajcie, bo wtedy szybciutko sobie podgrzejecie do odpowiedniej temperatury mleko. Koniecznie ściereczka, taką, którą będziecie mogli przykryć do wyrastania i rozczyn, i ciasto, żeby ciasto nie obsychało. I jeśli tylko macie malakser, to wyjmijcie, bo z nim jest o wiele łatwiejsza praca. Jeśli nie, no to rączkami też się takie ciasto da zrobić. A ja zaczynam od rozgrzania piekarnika, bo za chwilę będę do niego wkładać rozczyn. A rozgrzewam do temperatury 30-35 stopni, górne i dolne grzanie. Jeśli piekarnik, który Wy posiadacie, nie posiada takiej funkcji do rozgrzania do takiej niskiej temperatury, bo granicą jest na przykład 50 stopni, to wtedy rozgrzejcie go do tych 50 stopni. Kiedy się rozgrzeje, otwórzcie, dajcie mu chwilę ochłonąć, wyłączcie ogrzewanie, zamknijcie piekarnik i to już będzie naprawdę idealny piekarnik do wyrastania czy rozczynu, czy ciasta. A dlaczego tak Was zachęcam do wyrastania rozczynu i ciasta w piekarniku? Dlatego, że tam są idealne warunki z dwóch powodów. Po pierwsze, nie ma przeciągów, a ciasto drożdżowe nie lubi przeciągów. I tam jest też bardzo ciepło, tam jest idealna temperatura, żeby sobie te drożdże mogły pracować. Drożdże lubią 30-35 stopni. Piekarnik się rozgrzewa, to ja zabieram się za przygotowanie rozczynu. I ponieważ, jak już wiecie, drożdże uwielbiają temperaturę 30-35 stopni, dlatego też mleko rozgrzewam do tej temperatury. Jeśli nie macie w domu termometru cukierniczego czy pirometru na przykład, to rozgrzejcie mleko do takiej temperatury, żeby było takie lekko ciepłe, letnie, żeby Was nie parzyło. I do tak rozgrzanego mleka wkruszam drożdże i dodaję 2 łyżeczki cukru pudru. Wszystko ze sobą mieszam, czekam aż drożdże się rozpuszczą i dodaję teraz łyżkę mąki. Znowu mieszam. Tutaj mąka się nie wymiesza tak bardzo dokładnie, ale w ogóle się tym nie przejmujcie, będą grudki, ale te grudki w niczym nie przeszkadzają, bo potem ciasto będzie jeszcze ręcznie wyrabiane na końcu. Zresztą rozczyn sobie poradzi z tymi grudkami. I teraz garnek przykrywam i wkładam do piekarnika do tych 30 stopni na pół godziny. Jeśli nie macie piekarnika, w którym by ten rozczyn mógł wyrastać, to musicie dać mu aż godzinę w takiej temperaturze pokojowej na wyrastanie. W tym czasie warto przygotować kruszonkę, tym bardziej, że ona powinna być w lodówce albo nawet w zamrażalniku przed użyciem. Ja przygotowuję w malakserze, bo tak jest wygodniej, ale jeśli nie robicie jagodzianek w malakserze, nie macie malaksera, to po prostu wymieszajcie wszystkie składniki dłońmi w miejsce i tyle. I gotowe. Ja przekładam z misy malaksera do miseczki i miseczkę wkładam do lodówki. I teraz w tej samej misie malaksera przygotuję pozostałe składniki do ciasta drożdżowego. Zaczynam od mąki. I tu kolejna wygoda, jaką daje mi malakser, bo sobie najpierw po przełożeniu mąki do malaksera napowietrzam ją w malakserze, po prostu włączając na krótko malakser. Jeśli nie używacie malaksera, mąkę koniecznie przesiejcie, najlepiej do dużej miski, w której potem będziecie przygotowywali ciasto. Do mąki dodaję cukier, sól, masło i znowu włączam malakser. Wszystko ze sobą mieszam i ostatnim składnikiem, który dodaję, jest jajko. Znowu mieszam i taka mąka jest przygotowana już do dodania rozczynu. A ponieważ ten rozczyn jeszcze chwilę potrzebuje, zanim minie pół godziny, no to muszę zwyczajnie zaczekać. To minęło pół godziny, zaglądam do rozczynu. On na pewno wyrósł, zobaczcie, no pewnie, że wyrósł, pięknie wyrósł. I za chwilę przeleję go do mąki wymieszanej z pozostałymi składnikami, tylko najpierw mąkę przełożę do miski. Tu przed dodaniem rozczynu do mąki wymieszanej z masłem, jajkiem, solą i cukrem jeszcze troszeczkę, jak widzicie, ją rozkruszam
i przelewam rozczyn. I teraz ręcznie wszystko ze sobą mieszam. To ciasto, jak widzicie, na początku będzie się kleić do dłoni, ale tak ma być. Ono potrzebuje kilku minut wyrobienia, około 5 do 10 minut musicie je wyrabiać do momentu, aż będzie odchodzić od dłoni. Kiedy odchodzi od dłoni, możecie uznać, że jest wyrobione i teraz powinno wyrastać. A od czego to zależy, czy ciasto będziecie wyrabiali 5 czy 10 minut? Z mojego doświadczenia od właściwie trzech składników. Pierwszy to mąka, na który nie macie specjalnego wpływu, bo przecież wilgotność mąki nie zależy od Was, kupujecie po prostu ją w sklepie. Drugi to wielkość jajka. Jeśli dodacie mniejsze jajko, ciasto będzie mniej wilgotne i będzie wymagało krótszego wyrabiania. I trzeci składnik, który też ma wpływ tutaj na to ciasto, to drożdże. Czasami te drożdże są bardziej wilgotne, czasami mam wrażenie bardziej suche. Z ciasta formuję taką, powiedzmy, kulkę. I teraz, jeśli chcielibyście część bułeczek sobie, na przykład połowę, wypiec dzisiaj, a jutro mieć znowu świeże, to połowę tego ciasta po prostu kroicie na pół, przegłuszcie do miski i włóżcie do lodówki. Ono może sobie tam powoli wyrastać, na przykład przez noc i rano tylko wyjmiecie, formujecie bułki, wkładacie do piekarnika, czyli robicie to, co ja zrobię za chwilę i macie świeże jagodzianki. Ja natomiast upiekę dzisiaj dla Was wszystkie bułki, dlatego tę kulkę przykrywam i wkładam do piekarnika. Znowu do piekarnika i znowu na pół godziny. Ciasto powinno podwoić swoją objętość. Tu jeszcze raz namawiam Was na piekarnik, dlatego że on zdecydowanie skraca wszelki czas, jaki musicie oczekiwać na wyrastanie ciast drożdżowych szczególnie. To co, ja mam pół godziny wolnego, mogę na przykład pozmywać. Minęło pół godziny, zaglądam do ciasta. Powinno podwoić swoją objętość i proszę bardzo, podwoiło. Jest tak, jak powinno być, zatem ciasto wyjmuję. Piekarnik niech sobie jeszcze utrzymuje tę temperaturę i ciasto wyjmuję, żeby przerobić je, żeby pozbyć się tych pęcherzyków powietrza, żeby po prostu wróciło do tego stanu, które miało przed wyrastaniem. Zobaczcie, ciasto się w ogóle nie klei, a jednocześnie na tyle się fajnie klei, że będzie Wam łatwo zawinąć w nim jagody. Ciasto przerabiam przez około minutę do dwóch. I kiedy już jest przerobione, o zobaczcie, formuję z niego na przykład kulkę. I teraz podzielę je na tyle części, ile chcę zrobić bułek. Ponieważ chcę mieć większe bułki, to podzielę na 6 części. Pamiętajcie, że one nie muszą być idealne wagowo. One mają być mniej więcej podobne. To nie apteka, żeby tutaj z wagą się bawić i każdą porcję ciasta odmierzać. Zresztą to też nie piekarnia, żeby trzeba było tak dokładnie ważyć bułki. Każdą teraz sobie tak, o zobaczcie, kulam i odkładam na bok. Ciasto jest gotowe do formowania bułeczek. I tak jak Wam na początku powiedziałam, możecie zrobić bułki na trzy sposoby. I zacznę chyba od tego najbardziej prostego, tego najbardziej podstawowego, z którym każdy sobie poradzi, nawet jak mówi, że ma dwie lewe ręce do wypieków, do ciast drożdżowych i że jemu nic nigdy nie wychodzi. Z taką formą bułeczki, jagodzianki na pewno Wam się uda. Zobaczcie, rozciągnęłam ciasto po prostu na płasko, starając się tutaj, zwróćcie uwagę, zrobić troszeczkę większy brzeg. Taką zrobiłam, można powiedzieć, łódeczkę, troszeczkę jak przy pizzy. Jeśli zdarzy Wam się, że ciasto przedziurawicie, bo za mocno gdzieś pociągnięcie, zobaczcie, zrobiłam dziurę i to zobaczcie, jaką w tym cieście. Nie ma problemu, zobaczcie, ciasto się pięknie, idealnie klei, dziurę sobie zalepiacie.
Oprócz tego, że ciasto się klei, to zobaczcie, że do deski się nie klei. I teraz, ponieważ są to jagody, to nie jest na przykład masa serowa, ciężko by mi było taką bułkę przełożyć razem z jagodami, to ja już od razu przekładam na papier do pieczenia, na którym wyłożę bułkę jagodami. I teraz na środku można ułożyć jagody. Mogą to być jagody zupełnie bez żadnych dodatków, tak jak Wam mówiłam, jeśli nie chcecie, ale ja do jagód dodaję odrobinę cukru i budyniu śmietankowego, ponieważ one bardzo dobrze wpływają na smak całej bułeczki i jagód. Tutaj ten rand to pomoże nam nałożyć więcej jagód. Gdybyście zrobili zupełnie płasko, no to nie można by było nałożyć tak dużo jagód. Zresztą to ciasto, ono będzie sobie jeszcze wyrastać. Tu się pewnie trochę wybrudzę jagodami, ale myślę, że warto. Także jak widzicie, w takiej otwartej bułce też może być bardzo, bardzo dużo jagód. No to teraz pora na kolejną bułkę. Bułkę chyba tę najbardziej tradycyjną i jeśli chodzi o trudność wykonania, według mnie nie jest trudna, jest średnio trudna. Ta ostatnia, którą będę robiła, jest chyba najbardziej trudna, aczkolwiek też jak macie dobry sposób na to, to wcale nie jest trudna. Ciasto rozgniatam dłonią. Ciasto lubi być rozciągane właśnie dłońmi. Drożdże lubią właśnie takie wygniatanie. No i zobaczcie, zrobiłam taki w miarę okrągły placek. Tutaj ten placek powinien mieć wszystkie brzegi równe, równej wielkości. One nie powinny być tutaj już grubsze, ponieważ na końcu będę je zlepiać i tak będą właśnie grubsze. Starajcie się też, żeby ten placek nie był zbyt cienki. No i nakładam jagody. Ile? Nałożę dwie takie uczciwe, zobaczcie, porządne łyżki. Ja myślę, że to jest i tak sporo, bo przecież to mają być jagodzianki. I teraz popatrzcie, co prawda to ciasto przyjęłoby więcej tych jagód, ale nie chcę też przesadzać, bo jagodzianki to też ciasto drożdżowe. I teraz zobaczcie, będę zamykać. Ze wszystkich stron sobie łapię. Ciasto się wspaniale klei do siebie, nie do deski. To jest bardzo dobre ciasto drożdżowe. No i zalepiam, zamykam. Tu na końcu ważne jest, żebyście to mocno, nawet przesuwając między dłońmi, to ciasto porządnie skleili. I teraz ważne. Tutaj, zobaczcie, to też jest ważne, żeby ciasto nie było zbyt cienkie. Możecie sobie je troszeczkę kulać. Ale ważne, żebyście na tym łączeniu, które jest, możecie je jeszcze popoprawiać, żebyście na tym łączeniu położyli bułkę, bo tutaj jest dużo więcej tego ciasta i żeby to ciasto wytrzymało ten sok, który się wydostanie z jagód, to powinno być go więcej na dole. I teraz tak, czy bułka będzie podłużna, czy będzie okrągła, to teraz decydujecie. U mnie będzie bardziej podłużna. Zobaczcie, jest taka malutka. Ale zobaczycie, że ona z czasem podrośnie i to tak dosyć sporo, dlatego też od razu Was uczulam, nie układajcie zbyt blisko takich bułek obok siebie. To co, zabieram się za kolejną. A kolejna to będzie bułka taka zawijana, w której będę zawijać jagody w środku. Będzie taka jak ślimaczek po przekrojeniu. Tradycyjnie, jak zwykle, dłońmi rozciągam ciasto. Rozciągam ciasto i tutaj też nie powinno być rantów. Teraz jagody nakładam tak nie do końca, zarówno jeśli chodzi o brzegi, jak i jeden z brzegów. Bo zobaczcie, nałożę ich. Tutaj może troszeczkę więcej, bo za chwilę będę zawijać. Natomiast tu muszę sobie zostawić zdecydowanie więcej, bo to będzie spód bułki, dół tej bułki. I tu powinno być ciasto grubsze. Jagody, jak widzicie, rozkładam równo łyżką, po to, żeby mi było wygodniej je zawijać. No a do brzegów też nie dodaję ich zbyt dużo, dlatego że jak będzie ich za dużo, to nie skleję. No i potem brzegami będą sobie wypływać te wszystkie soki. I teraz popatrzcie, zawijam.
naciągam delikatnie ciasto i od razu sklejam, to ważne. Znowu zawijam, troszeczkę możecie to ciasto naciągnąć, ono jest bardzo elastyczne i wybacza Wam Wasze błędy, bo fajnie się skleja, jak widzieliście. I popatrzcie, ostatnia warstwa, tutaj właśnie po to został ten brzeg, żebyście mogli sobie wygodnie i bezpiecznie go zalepić. O, w ten sposób. Pamiętajcie, jeszcze raz przypominam o zalepieniu boków tej bułeczki. No i prawie macie bułeczkę gotową. Potem oczywiście po upieczeniu pokażę Wam, jak ona wygląda w środku. Jeszcze raz Wam przypominam, żebyście to dobrze posklejali. Jak nie skleicie, nic się nie stanie, oprócz tego, że trochę soku może wypłynie. No dobrze, i zobaczcie, bułeczka jest, można powiedzieć, gotowa. Zobaczcie też przy okazji, jak wyrosła pięknie ta bułka, która przed chwilą była tej samej wielkości. No i teraz Waszej decyzji pozostawiam, jak zrobicie swoje jagodzianki. Ja myślę, że zrobię tym najbardziej popularnym i znanym sposobem przygotowania jagodzianek, czyli tym z, po prostu z warstwą jagód w środku. No i ostatnia bułeczka, tu mi trochę więcej jagód zostało, więc ta będzie mocniej jagodowa. Ale tak jak Wam mówiłam, to ciasto jest elastyczne, świetnie się klei i jak chcecie mieć dużo jagód, to to ciasto zniesie tę Waszą ilość jagód dużą. Pamiętajcie jednak, że im dacie więcej jagód, tym bardziej musicie się liczyć z tym, że no jednak wypuszczą sok i ten sok zapanuje nad ciastem. No i trochę go będzie na blasz, ale myślę, że to nie jest nic strasznego. O, zobaczcie, już jest posklejana. Przy okazji zobaczcie, jak ta pierwsza już urosła. To jest ta, którą zrobiłam przed chwilą. A ta wcale jeszcze nie urosła, tylko po prostu jest w niej tak dużo jagód, dlatego jest taka wielka. No tu muszę ją porządnie posklejać, ale coś czuję, że z tej to będę miała trochę koloru na blaszę. Ale nic nie szkodzi. A ponieważ bułki teraz powinny przez 20 minut w piekarniku sobie wyrastać, przed pieczeniem ciasto musi wyrastać, będę je przykrywała ręcznikiem takim materiałowym, ściereczką, i nie chciałabym, żeby te jagody, które są na wierzchu, zafarbowały mi tę ściereczkę, to zabezpieczam ją po prostu papierem śniadaniowym. Przykrywam teraz bułeczki i wkładam do piekarnika. Minęło 20 minut, wyjmuję bułki, bo będę je za chwilę obsypywać kruszonką, smarować jajkiem, a w międzyczasie rozgrzewam już piekarnik. I to rozgrzewam do 165 stopni, pozostawiając cały czas grzanie górne i dolne. To co? Zaglądamy do bułek. Zobaczcie, jak wyrosły. Tutaj jeszcze odkryję tę, która była papierem zabezpieczona. Widzicie, trochę jednak tych jagód zostało. I bułki będę smarować rozmąconym jajkiem. To jajko naprawdę warto rozmącić, bo jeśli go nie rozmącicie, to będzie się ciągnąć i zostawicie sobie takie grube warstwy tego jajka na bułce. To nie o to chodzi, bo ono się wtedy brzydko spiecze. I smaruję. Tutaj przy tych bułkach, które nie mają jagód na wierzchu, jest to, jak widzicie, dosyć proste. Nie dawajcie też za dużo tego jajka, dlatego że ono się potem będzie Wam mocno przypiekać, szczególnie jeśli tu spłynie na dół. No a bułkę, która ma jagody na wierzchu, to tylko tak dookoła, po tej części drożdżowej. Teraz możecie zobaczyć, jak ona pięknie wyrosła, to tak przy okazji. I tutaj te brzegi się przydały.
No dobrze, teraz pora na kruszonkę i tą obsypujecie tak jak chcecie i tyle, ile lubicie. Kruszonki, jak widzicie, nie żałuję. Tej kruszonki musi być dużo, bo ja bardzo lubię kruszonkę i jeśli Wy lubicie tak bardzo jak ja, to to jest jedyny sposób, żebyście sobie zrobili własne jagodzianki z dużą ilością kruszonki. Muszę te spady powkładać. I tak spadnie. Dobra. No dobra, to co? Piekarnik rozgrzał się, to bardzo ważne, żeby się rozgrzał i wkładam je teraz szybko do piekarnika. Na środkową półkę. I piekę tylko pół godziny i tylko w 165 stopniach, bo to są tylko bułeczki, to jest cienkie ciasto i są to małe wypieki, także pół godziny powinno wystarczyć. Wy natomiast pilnujcie swojego piekarnika, bo niektóre piekarniki oszukują na temperaturze i jeśli zobaczycie, że się zbyt szybko, zbyt mocno rumienią, ciemnieją na wierzchu, a nie minęło jeszcze nawet 25 minut, no to obniżcie temperaturę i następnym razem pieczcie w niższej temperaturze. A jeśli po pół godzinie będą dalej blade, to możecie troszeczkę podnieść tę temperaturę. Niemniej jednak, jeśli lubicie mieć bardziej blade bądź bardziej wypieczone, no to już jest Wasza decyzja. Ja mam teraz pół godziny. No, zaglądam do tych moich bułeczek. Została mi jeszcze niecała minuta, ale myślę, że już je wyjmę i muszę Wam powiedzieć, że dwie bułki to mi puściły tyle soku, że w sumie cztery mam w jagodach. Zobaczcie, jak pięknie wyglądają. Tak, myślę, że nie będę czekać jeszcze te 15 sekund i po prostu już je wyjmę. O, zobaczcie, jak pięknie wyglądają. O, zobaczcie, i tutaj mam tych dwóch winowajców. Tutaj nawet sobie cała jagoda wyszła. A to jest ta bułka, która była zawijana w ślimaczka, no gdzieś widocznie było za cienkie ciasto. Natomiast te wszystkie bułki, tu Wam obrócę, zostały normalnie, bezczelnie zafarbowane, bo ta, jak widzicie, jest cała, nigdzie nic nie wyciekło, a też jest całkiem porządnie napakowana jagodami. Natomiast ta, która to była, ta była zawijana, a ta, słuchajcie, to jest ta, gdzie nałożyłam dużo za dużo jagód. I generalnie, ponieważ u mnie nie ma ściemy, zawsze wszystko widzicie, co i jak wygląda, to musicie też zobaczyć, jak wyglądają te trzy wszystkie bułki po przekrojeniu w środku. One są jeszcze bardzo, bardzo gorące i ja uwielbiam jeszcze ciepłe bułki drożdżowe, szczególnie jagodzianki, ale tu muszę chociaż chwilę zaczekać, zanim je przekroję i pokażę Wam, jak wyglądają w środku. To zobaczycie za chwilę, a ja się z Wami teraz żegnam. Życzę Wam smacznego i zróbcie sami jagodzianki w domu, bo ten zapach i smak jest naprawdę niepowtarzalny. Życzę Wam smacznego jeszcze raz. Do zobaczenia. Zaczynam od pierwszej bułki, którą jako pierwszą robiłam i zobaczcie teraz, jak wygląda w środku. Ja myślę, że to jest bułka świetna dla wielbicieli ciasta drożdżowego, bo tego ciasta drożdżowego z boku jednak trochę jest, ale jak widzicie, jagód też jest naprawdę sporo. To teraz bułka druga. Ta, co ma dużo jagód w środku i która jest po prostu zawinięta z jagodami w środku. Ciasto, jak widzicie, jest bardzo fajne, sprężyste. Takie powinno być zresztą drożdżowe. No i zobaczcie, ile jest tych jagód w środku. Prawda, że bardzo, bardzo, bardzo dużo. No i ostatnia, ta, która była zawijana w takiego ślimaczka. Troszeczkę mi tutaj z niej uleciało, ale to nie szkodzi. Zobaczcie zresztą, ile jest kruszonki na wierzchu. To jest coś pysznego. No i popatrzcie, jak ona wygląda w środku.
ma takiego ślimaczka, ma bardzo dużo jagód, no i też myślę, że jest warta zrobienia i spróbowania. I proszę bardzo, macie tu trzy wersje bułek. Które zrobicie? Napiszcie koniecznie w komentarzu pod filmem.